Piątek, Jacek Ceglarski, firma Azelis. Temat, który chcielibyśmy dzisiaj podjąć, jest to szara pleśń. Nazywam się Barbara Fudecka, mieszkam w Michalczewie, gmina Warka. Jestem producentem truskawek odmiany Grand Arosa. Teraz się rozpoczął sezon. Truskawki jednoroczne już zaczynamy zbierać, a dwuletnie jeszcze czekamy, bo zbiór rozpocznie się gdzieś za półtora tygodnia. Truskawki mamy już okres zbiorów. Część truskawki jest już zbierana, odmian wcześniejszych, natomiast odmiany późniejsze będą za jakiś tydzień, półtora, dwa tygodnie zbierane. I producenci obecnie borykają się z problemem, co zastosować, jaki preparat chemiczny zastosować, aby odpowiednio chronić przyszłe owoce, jak również jaki zastosować, aby był on bezpieczny dla konsumenta i bezpieczny ze względu na pozostałości. Pogoda nas nie rozpieszczała w tym roku, ponieważ wiosna była sucha i dość chłodna. Później przyszły deszcze, opady deszczu w czasie kwitnienia i to nam uniemożliwiło przeprowadzić skuteczną ochronę przed szarą pleśnią i mieliśmy duże problemy. Środki, nie mogliśmy zastosować środków, a jeżeli zastosowaliśmy ich, to często deszcz zmył. Jest już dostępny biologiczny preparat przeciwko szarej pleśni. Jest to Prestop. Ma on normalną rejestrację jak każdy środek ochrony roślin, z tym dużym atutem, że nie ma okresu karencji i nie ma pozostałości. Prestop jako środek biologiczny może być używany parokrotnie, nie powoduje powstania ras odpornych, bardzo dobrze sprawdza się w przypadku stosowania łącznego ze środkami chemicznymi, powodując większą efektywność ochrony i szczególnie w tych okresach przed samymi zbiorami jest bardzo wskazany ze względu właśnie na brak pozostałości i brak okresu karencji. Jego skuteczność jest porównywalna z wiodącymi preparatami chemicznymi. Jego działanie polega na kolonizacji konkurencji do grzybów patogenicznych, jak również Prestop oparty na Gliocadium catenulatum jest preparatem, który ma grzyby waleczne, które swoimi enzymami potrafią rozpuścić ścianę komórkową grzyba patogenicznego. Preparat Prestop stosujemy w stężeniu 0,5% i w zależności od cieczy roboczej, którą stosujemy, taką dawkę musimy przyjąć. Jeśli to jest 500 czy 600 litrów, to będziemy wtedy mieli 2,5 kg do 3 kg. Jeśli są to dawki wody większe, musimy odpowiednio zwiększyć. W przypadku preparatu Prestop musimy pamiętać o zwierzaczu, gdyż on jest konieczny, aby go dodatkowo zaaplikować. Kolejną zaletą preparatu Prestop jest to, że w momencie zabiegu preparat w postaci grzybni utrzymuje nam się na roślinach i on cały czas jest. Myślę, że poradzimy sobie z tą szarą pleśnią. Przechodzimy na inne odmiany, które są twardsze, wytrzymalsze, mają popyt, są większe, owoc jest większy. No i są też różne wymagania co do gleby. Marmolada jest dość odmianą wymagającą glebowo, więc też tutaj jest ten aspekt, że musimy więcej nawozów podać. I dlatego, zresztą i klient też już poszukuje coś innego, nie tylko marmolada, ale coraz bardziej chyba się interesują klienci i chcą nie tylko jedną odmianę, ale kilka odmian, bo każda odmiana ma swój smak.